Ratownicy górniczy Polskiej Grupy Górniczej lecą do Turcji pomagać polskim strażakom. Inicjatywa wyszła od samych ratowników. W środę z lotniska w Pyrzowicach wyleciało pierwszych 11 ratowników. 9 górniczych z kopalni węgla kamiennego Wesoła i 2 ratowników medycznych. Żaden z nas tutaj nie miał, jeżeli chodzi o taki rozmiar. Bo tak samo wszyscy tu chłopaki, co pracowaliśmy na covidowych, na czerwonych strefach, jesteśmy akurat, mówię, w każdej tam obeznani sytuacji, ale tego typu nieszczęścia jeszcze żaden z nas nie brał udziału. Jak przekazali dziś przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, kolejni ratownicy polecą do Turcji w piątek. Łącznie swoją gotowość do pomocy po tragicznych trzęsieniach ziemi wyraziło ponad 50 górników. W tureckiej misji udział wezmą ratownicy górniczy ze wszystkich kopalni należących do spółki. Ratownicy będą dysponować sprzętem, który zabiorą z Polski. Będą mieli oczywiście zapewnione racje żywnościowe, wodę, tak aby mogli na miejscu nieść pomoc. Na miejscu będą współpracować z polskimi strażakami w ramach polskiego kontyngentu po pomocy. Są 2 samoloty, z tego co mi wiadomo, które będą leciały. 1 cargo i 1 pasażerski. Górnicy decydujący się na misję przekonują, że są gotowi na wszystko. W poniedziałek, 6 lutego, do Turcji wylecieli polscy strażacy, którzy do dziś wydobyli z gruzów przynajmniej 10 żywych osób. Łącznie pomaga 76 osób i 8 przeszkolonych psów. Strażacy zabrali 20 ton ciężkiego sprzętu. Ci strażacy, ratownicy przeszukują teren pieszo. Szybko, jeżeli kogoś idzie wyciągnąć z gruzowiska bez użycia sprzętu, to wtedy się strażacy tym zajmują. Równocześnie następuje oznakowanie obiektów, które w pierwszej kolejności będą przeszukiwane i odgruzowane. Do trzęsienia ziemi w Turcji na granicy z Syrią doszło w poniedziałkowy poranek. W ciągu kilku następnych godzin dochodziło do wstrząsów wtórnych, a dziś bilans ofiar wynosi blisko 11 tysięcy.